Na tym rysunku mamy pewien wektor, możemy nazwać go W, i ponieważ strzałka jest tutaj, to początek tego wektora to ten punkt o współrzędnych minus -7 i 3, a koniec wektora to ten punkt o współrzędnych 2,-1. I w tym filmie chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jaka jest długość tego wektora, albo inaczej, ile wynosi jego moduł. Czyli długość odcinka od tego punktu do tego punktu. Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie wyznaczyć długość tego wektora samodzielnie. I może od razu widzicie, że jeżeli długość tego wektora to odległość pomiędzy tymi dwoma punktami, to wystarczy, że zastosujemy wzór na odległość punktów w układzie współrzędnych, jeżeli znamy ich współrzędne. Wzór wynikający wprost z twierdzenia Pitagorasa. Zbudujmy w tym celu. Pomocniczy trójkąt prostokątny, wysokość trójkąta prostokątnego, czyli różnica współrzędnych y, początku i końca wektora, delta y, i podstawa trójkąta prostokątnego, czyli różnica współrzędnych x, początku i końca wektora, delta x. I wiemy z twierdzenia Pitagorasa, że długość przeciwprostokątnej, czyli moduł wektora w, długość wektora w, to pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów. Różnica współrzędnych x do kwadratu plus różnica współrzędnych y do kwadratu. Obliczmy wartość liczbową tego wyrażenia. Delta x to x punktu końcowego minus x punktu początkowego, czyli 2 odjąć minus 7. To się równa plus 9, czyli tu jest plus 9 delta y to y punktu końcowego minus y punktu początkowego, czyli minus 1. Minus 3 to się równa minus 4. No i zgadza się, bo widać na rysunku, że przesunęliśmy się o 4 w dół i tak samo delta y przesunęliśmy się o 9 w dodatnią stronę osi x, czyli tutaj będzie minus 4. I moduł wektora w równy jest pierwiastek kwadratowy z 9 do kwadratu, czyli z 81 dodać minus 4 do kwadratu, czyli 16. 81 plus 6 to 87 i plus 10 to 97. Równa się pierwiastek kwadratowy z 97. I tego wyrażenia chyba nie da się już uprościć, natomiast możemy w przybliżeniu podać wartość dziesiętną. 97 to prawie 100, czyli to będzie trochę mniej niż 10. W przybliżeniu 10. Taki jest moduł tego wektora czyli jego długość. Obliczyliśmy to ze współrzędnych początku i końca wektora. Ale wektor możemy opisać inaczej niż przez współrzędne początku i końca. Możemy opisać wektor przy pomocy jego składowych x i y, składowych albo współrzędnych. Możemy powiedzieć, że wektor taki jak ten jest zdefiniowany przez dwa inne wektory. Jeden z nich reprezentuje składową x, drugi z nich reprezentuje składową y. I widać od razu, że wektor y odpowiada zmianie współrzędnych y, początku i końca, a wektor składowy x odpowiada zmianie współrzędnych x, początku i końca. W związku z tym możemy zapisać wektor w takiej postaci: w, ze strzałką oznaczającą wektor, równy jest plus 9 minus 4. I może wygląda to jak współrzędne punktu, ale to są składowe wektora: składowa x i składowa y. Można mówić współrzędne wektora, ale wtedy łatwiej pomylić wektor z punktem. I nie wiem, czy już to widzicie, ale taki zapis parametrów wektora nie mówi nam, gdzie ten wektor się zaczyna, a gdzie się kończy, czyli nie mówi nam, w którym dokładnie miejscu leży. No i nie widać tego celowo, bo bardzo często w wektorze najważniejsze są właśnie długość i kierunek. A właściwie kierunek łącznie ze zwrotem. Bardzo często punkt zaczepienia wektora nie jest ważny, albo po prostu wynika z konkretnej sytuacji. I nie trzeba mówić, który to punkt. Taki wektor, który nie jest zaczepiony w żadnym konkretnym miejscu, którego długość, kierunek i zwrot znamy, ale nic więcej o nim nie wiemy, nazywamy wektorem swobodnym. I taki zapis wystarczająco dokładnie opisuje jego parametry, czyli kierunek, zwrot i długość. Pamiętajcie, że samo słowo kierunek. Najczęściej oznacza prostą, czyli jeżeli kierunek jest umownie poziomy, to nie wiemy czy wektor jest skierowany w lewo czy w prawo. Dopiero strzałka, pokazująca, który punkt jest początkiem, a który końcem, mówi nam dokładnie, w którą stronę wektor jest skierowany, czyli jaki jest jego zwrot. Z takiego opisu możemy łatwo wyznaczyć długość wektora. Wystarczy, że obliczymy dodatni pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów jego składowych. Pierwiastek z 9 do kwadratu dodać minus 4 do kwadratu, czyli pierwiastek z 97. Tak samo z kierunkiem, nie będzie problemu, bo te dwie liczby dokładnie go określają. Ale tak określony wektor, składowa x i składowa y, wisi luzem w przestrzeni. Nie wiemy w którym miejscu, czyli możemy go umieścić. W dowolnym miejscu tej przestrzeni. Może leżeć na przykład tutaj, albo może leżeć tutaj. 9 w kierunku x i minus 4 w kierunku y. Wszystkie te wektory opisane są przez te składowe. Tak czy inaczej, łatwo i szybko można obliczyć moduł wektora, czyli jego długość, na podstawie składowych albo na podstawie współrzędnych początku i końca. Obojętnie, czy jest to wektor swobodny. Czy zaczepiony w jakimś konkretnym punkcie przestrzeni.